Siema, stąd 438 odcinek, tak, 438. Tylko chciałbym jedną rzecz zrobić, bo tutaj możecie tam... Czy ja tu mogę tą manewrować kamerką, czy... Mogę, więc troszeczkę ją zmniejszyłem. Więc będzie widoczne. No, co pewnie będzie niestety widoczne, więc mógłbym jeszcze... Tak... Pewnie była ogromna... To jestem szczerze na małym. No, 4K to tam... No, co pół niewidoczne jest. Ale jakby wam... Cześć. Mogę to powrócić. Do jakiegoś... Tylko włączę na chwilę kamerkę, wam pokażę jedną zmianę. Nie będziecie mnie widzieć, ale tutaj wam pokażę. Zmieniłem ostatnio procesor i szczerze... Nawet jak teraz mam tak... To teraz włączę, hop, kamerkę. Nie zmienia się nic, nie. Jest... Kurna zmiana, nie powiem, że nie. Kurna, po prostu, patrzcie sobie. Nie mam takich lagów, bo teraz procesor wyrabia. Nawet mogę mieć to widoczne przy tym, że... Co to mi robiliśmy? Dywan nam zabrakło. A, tego głównego budulca. No to... Tak? Czyli... Co jeszcze raz podlecimy? Szczerze, podobamy... Fajwerki, tak, bo my będziemy teraz TTT. No, tu nam dywan zabrakło. To ogólnie sobie podlecimy, no tam. Szczerze, na to mogę klecieć. Nie będę miał lagu z powodu tego. No, jeszcze waluję ktoś tam autem. Że teraz mam CPU obciążenie 2%, tak naprawdę, gdzie miałem 20, 40, pokazywało teraz takie, co polecę. Tak naprawdę nie mam, bo. I na TFPS nie spadają. Czyli grafika jest ok. Grafika jest teraz mniej obciążona, bo myślę, że procesor już jakby swoją moc ma. No kurna. 8 rdzeni, 16 wątków. Jest to niemałe, jakby. Niemałe. Tak zmieniłem, bo mi po prostu nie pasował dany procesor. I jest na dwóch lampkach od. To sterowane głosem po prostu, albo aplikacją, jak ktoś chce wiedzieć. Mogę włączyć jedno urządzenie. A. Jakbym powiedział wyłącz urządzenie 1, czy tam wyłącz lampkę 1, to coś w tym, no to by mi włączyło. To rozumiem. Ale kurno, teraz... To nawet jak... mogę nawet nagrywać. W trakcie, że odpalam świat. Tak naprawdę, bo nie spadają mi FPS-y, żeby musiałbym przelecieć na tak jak to na dużo odcinka, bo już ja tak jak leciałem, no to były lagi, bo musiałeś wszystko zaczytać, a ten procesor nie wyrabia. Teraz ten procesor, no to jest takie, no to wszystko sobie zrobię na luzie, zrobię tak, na nic zrobię na luzie, z takiego powodu, że no mogę wam powiedzieć, że to jest teraz potwór z jednej strony, bo teraz jak powiedzmy nawet mogę sobie render zwiększyć z dystansu, bo i tak tam pomoże. Czemu by nie? Bo wy tak nie będziecie mieć lagów, ja na 12 będę mieć. My to pewnie usuniemy, coś innego zbudujemy i na pewno nie będę na tym domu budował. Bo mi się jakoś nie podoba już. Jeśli robiłem takie rzeczy, to właśnie to takie jest, nie powiem, że nie. Jest jeszcze spoko, bo ja jakoś tego korzystam, ale nie pod mój poziom tego wszystkiego, bo budowałem chyba, kiedy ja to wtedy budowałem. Właśnie nie mogę przypomnieć. I tak. Czy mam nożyce jakieś? Ja się nie wiem, co podlecimy sobie tam, ale chyba mieliśmy. Albo ja ich nie widzę znowu. Tak jakby jakiś piątku miałem. No to co? Podlecimy sobie szybko. Myślę, że teraz szybko będę wyczuł te. Odcinki to tak samo będą, bo tutaj zależne jest to od internetu. Jeżeli teraz... Nie wiem. Teraz jakby jedną rzecz zrobił. Teom. Już miałem nożyce, na pewno miałem. Bo i tam tych nie zużyłem. No.
Bo... czekaj, jak to mam powiedzieć w sumie? Rozmontowałem 35 odcinków z 40, gdzie muszę ten odcinek dograć, jeszcze później po tym odcinku 2. I mam całe nagrane... Całe nagrane, nagrane te... odcinki. Tam, ale no to trochę jest jeszcze czasu na to, jakby czas jak lotu jest. Będziemy teraz te... Szczerze, jak dla mnie, jak miałbym tamten wybierać profesor lub ten, to wolałbym ten, sorry, ale wydajnościowo jest takie, że nie muszę się martwić teraz o nagrania, bo nie będzie mnie lagowało. Po prostu tutaj CPU na 2%. Tam grafika bardziej pracuje, ale tutaj były lagi przez procesor, jak było na... Dawano mu obciążenie te 90%. No, a teraz tutaj co? Maksymalnie 15% będzie miał? Maksymalnie. A to pewnie ma z 5-10. Maksymalnie. Takie jak teraz bym nagrywał, bo... Serial wyrabia teraz komputer. Teraz tu już jest... jakby wydajność tą, którą liczyłem sobie kiedyś. Teraz jest taka wydajność, że ciężko będzie przebić jakąś... No te Intele to wszystko przebiłem. Tylko śmieszna jest rywalizacja procesorów tak naprawdę, bo to wygląda tak. AMD wygrywa, no to Intel buduje, Intel tworzy te procesory. No to nie jest tak, że się rywalizują między sobą najnowsze, tylko to jest tak, że powiedzmy jak AMD teraz wypuści 5600X i tak dalej, te czwartej generacji, czyli Zen 3, ja mam Zen 2, ale na 7 nanometrach, nie na 14, jak miałem tamten procesor, bo to pierwsza generacja chyba. No tak, tamte korekcje miałem na pierwszej generacji, no to jeżeli to zmienię, no to jest jakby podskok takiej wydajności, jaką mam. To po prostu wszystko, no, mogę powiedzieć, że z czystą przyjemnością skoczyło to jakiegoś wyższego potencjału, bo jak montowanie odcinków u mnie, no to moje montowanie odcinków na tym procesorze, godzina 55, zawsze było, że tam musiał się zmontować jeden odcinek. Kurde, nie znam, że ajajaj. To jeden odcinek się godzina 55, 2 godziny 20, to, no od takich czasach to ja zrobił się, a tutaj 9 minut potrzebuję. To jest taki przeskok, że wczoraj to, no to ja godzinę nie nagrywam tak na... kilka dni nagrywam te potem odcinki, te 40, a mieć taki zapas swój, a wczoraj to można było 3, jakbym nie zmieniał procesora, jak miałbym tam ten stary, no to... Ale poszedł niestety, ale no. No to godzina 55 tam schodziło na tym procesorze. Na tym to teraz schodzi, nie wiem, maksymalnie załóżmy maksymalnie, nie wiem. Tam zużyłem na tamtym, no to 3 odcinki, no to powiedzmy montowałem prawie cały dzień. Że takim, że się montowało przez taki czas, że o matko. A teraz ten czas to jest taki easy, bo już to się montuje w takim czasie, że to już jest takie, dobra, niech się montuje i to tyle, i niech się dokończy montowanie, i tak naprawdę jakby cała technologia tego, że to się montuje, to tyle już. To po prostu tak jakby montując te odcinki, to już jest takie, ja się montuję tak szybko, a nie jak wtedy. Wtedy to jeszcze. O, wtedy sobie mogłem. Że to wtedy nawet nie mogłem zagrać, a to jest, no, jak zagram, to normalny FPS cisnę sobie na tym wszystkim, ale no można powiedzieć, że to jest duża upgrade, bo to ten procesor kosztuje 1200 zł. Mogę 300 liczyć, że za tego Ryzena. Mogli niektórzy powiedzieć, że Intel też jest, ale. Jakbym patrzył na Intela, fajny, ale
Nie byłem z jednej przyczyny go. Bo jakbym musiał na to 11 generacji Intela. To powiedzmy i piątka. I siódemka? No jakby ta siódemka była dobra, to jest, no to dobra, i siódemka. I pyta drugie tyle. Jak siódemka, bo no ja nie chcę wolnych RAM mieć, no co, 2666, a nie jakby powiedzmy 3000 MHz pamięci, no to ty po prostu mnie od, nie wiem, odskoczył tym, że po prostu, no nie chcę mieć takich, powiedzmy, chcę mieć po prostu takiej jakby wydajności, no nie chcę tak, żeby ramy kosztowały 400 zł, 450 powiedzmy, a muszą na 2600, kiedy one są na 3000. Są na 3000, ale by zmienić taką strukturę, żeby powiedzmy śmigał tak jak pełny śmigacz, czyli na tej generacji, nie wiem, że ta 3200, 3300, nie 3300, no to 3400 i tak dalej. Teraz śpię dalej, będzie z tym. No to muszę liczyć, że musiałbym mieć płytę, bo ta maksymalnie pod OC 3000, no to 3000 dlatego wybrałem, bo maksymalnie pod OC takim obsłuży to. To jest B450, no to od tego to tam nie będę jakby dużo spekulował, że będzie dobra, o taka wydajność, tak, tak działa. Działa na razie, mnie się to podoba. Tymczasowo, jeżeli bym potrzebował, nie wiem, więcej, nie wiem, więcej jakby wydajności, no to no i tak tutaj są, tylko teraz jakby butelnekiem, nie procesor, tylko kartę graficzną, która jest no już stara, nie powiem, że nie. I ramy no to dość sobie, bo nie więc ja sobie zainwestował, ja to za swoje pieniądze uzbierane powiedzmy, ale ja za te pieniądze kupiłem sobie procesor, nie powiedzmy, że tylko ja. No, jak nie chciałeś teraz je, teraz w swoim kolbę, dobra. Czyli teraz musiałbym zarysować X570 Aorus Master. No to cena chyba 1560-1700 za nią, ale jak ona jest? ATX 3M2, czyli 3M2 mógłbym mieć. Czyli na razie mam dwie, czyli tyle płyta ma, czyli dwie M2, jedną 500 GB, druga 250, czyli na jedną na system jeden, na tym jeden HDD. HDD-ka na pewno zmienię. Tu nie ma jakby mówienie, że nie. Przeżyłem na tym, ale HDD-ka to trzeba to zmienić, bo już siadam. W sensie no to dużo rzeczy jest jakby to zmieniania. W tym na razie się cieszę, z tego mam procesor, ile maksymalnie 70 stopni osiąga przy moim graniu, montowaniu. Przede wszystkim no to 70 to jest jakby niewielka jakby część tego i tak dalej. A czy śmieszne by było ...16? Ciągnie? Ciągnęło. Okej. 16 ciągnęło, ale nie wiem, 14 maksymalnie bym potrzebował. 16 no to tu będziesz tu, jeżeli ustawiam 16, no to tu będzie budynkiem bardziej grafika. A zmieniam na 14. Shaderów nie mam. Nawet na, nie wiem, czy na tej, jak tutaj jest GTX, czy shadery by wytrzymały. Shader na FPS powiedzmy miał. Ale Jezu, jeszcze takie były fajne shadery, tylko o, nie przypomnę sobie nazwy. Ale na razie czuję się z tego powodu, że część to jest z tego, że
Mam taki komputer, jaki mam. Procesor zmieniony to jest teraz nie po owocu tak naprawdę, bo jak coś powiedzmy zmontuję, no to 9 minut zmontowane. I za 9 minut powiedzmy kolejny wsadzę i to jest tylko do nagrania odcinków. U mnie tych trzech, jakich mam. I teraz po tym to do 2. Nie później tylko rozplanować odcinki. Wrzucić na YouTube 40 odcinków. Miałem tą pasję, że dobra, 70 odcinków, co tu jest, ale jeżeli ja dogram 40, bo tutaj 30, a dzisiaj jest 17. Nagrać jeszcze mógłbym jakieś odcinki, ale chciałbym, żeby do istości zdążył. Chyba nie. 30 mógłbym nagrywać, bo jak to jest jakby na luzie, jakby czasowo tylko bardziej związane z tym. Ale bardziej chodzi mi o to, że Tom. Teraz to jakby montował, teraz montowanie to jest chwila, ale mi chodzi bardziej o to, że mógłbym nie nadążyć YouTube by nie nadążył z tym, bo to będę to robił na trzech przeglądarkach. No, na Operze GX akurat dostosują. Powiedzmy przejść z tej drugiej, czyli tej, czyli powiedzmy jedno przesyłanie na YouTube'a i drugie. I to powiedzmy spekulować, czy to zrobione. No to dobra, no to na tych trzech przeglądarkach około to by było. Tyk, tyk, tyk. To brakuje w tym miejscu. I to tyle. I tu. Czyli brakuje dwóch. Czyli czterech wełen. Albo z tych pająków. Jakby nie mówię, że to jeszcze złego, co mówię, ale chodzi mi o to, że ja robię jakby dużo rzeczy. Dużo. Czasowo bym nie wyrobił się bardziej z nagrywaniem. Bo ja 17, no to u mnie zostało ile? 3, no to 20 i 2, no to mam 5 dni i to wyjazdę. Tak naprawdę nie będzie mnie przy kompie, czy tak całkowicie, nie wiem, czy po prostu nie będzie mnie ten cały, nie będzie mnie to niedzieli. No sobotę bardzo wieczorem, ale to będzie w niedzielę bardziej już. Nocy, no to poniedziałek dopiero mi zostaje nagrywanie, czyli 30? Nie, 26. A że jeszcze poniedziałek też mam trochę napięty. Chociaż się już dobrze czuję po szczepionce, bo tak po szczepionce bym, bo mógłbym. Chodzi bardziej o to, że różnie może być teraz jak hotele i tak dalej, bo to wszystko będzie z tego załatwiłem, ale no. Dobra, to jest 3. I tyle, palcimy na tym nocy, tam nic się nie stanie tak naprawdę. Leczarów tam zostajemy, czy coś będziemy budować. Nie mówię, że obiecałem, że będę nagrywał odcinki z kupaniem bytisów, ale to trochę zajmie to wtedy, kiedy my będziemy mieć tak naprawdę już cały komputer farmę zrobioną. Tutaj to już niestety, nie wiem, chwila, moment. To nie było, 1, 2 i tyk, tyk, tyk. Zobaczymy, czy ona uda się ją zbudować. Tylko jest pod takim względem, że pyknie to. No i nie potrzebuję. Szkła? Myszko chyba już, no.
Powinniśmy zużyć. Do szkoły mamy jeszcze... jakąś liczbę mamy. Bo nie mam jeszcze jednego tego. Nie. Gdzie to? To tu. To tu i to. Nie, tu jeszcze. Tu, tu, tu. Nie wiem, ale to już jest chwila, moment. Czym jak tu będziemy, bo... A ja tu szkło nie zbudowałem. No, rzeczywiście. Dobre. No, czyli szkoło musimy jednak wziąć. Połowę staka, więcej nam. Nie potrzeba do szczęścia. Zobaczmy. Really? On się nie tapnie już. Żeby tu wytepał. O, dlatego właśnie lubię, jak się czasami to wszystko musi rympać. Ja chciałem, żeby on... Czy jeszcze jednego Nikota mam. Jupikajej. A jak tam odcinek? A 22 mi to nie zauważyłem, więc